Bezradności tego rządu niż właśnie zamykanie nowo wybudowanych stadionów. No to jest taki prymitywny nihilizm polityczny. Właśnie grając z najniższymi instynktami społecznymi, pokażemy kilku awanturników, zajmiemy, zablokujemy stadiony i większość przy klasie, bo kilku chuliganów pokazanych w telewizji obrzydza całą sprawę. Ale wtedy po co budowaliśmy te stadiony? W tak biednym kraju, po co wydaliśmy 4,5 miliarda, a tak naprawdę przecież wszyscy wiemy, że to jest banalnie proste, żeby usunąć tych, którzy z nożami czy z jakimiś innymi narzędziami, którym mogą zrobić krzywdę, przychodzą i pozostawić całej reszcie radość z kibicowania. Ja się całkowicie solidaryzuję w tej chwili z kibicami. Uważam, że właśnie trzeba tępić taki nihilizm, bo to jest tak jak Arłukowicz, jak Kluzik-Rostkowska, jak tego typu zachowania, po prostu polityczna prostytucja. Czasami to robią w ten sposób, że kupują sobie człowieka, Arłukowicza czy Kluzikowo, czasami, że sobie kupują opinię publiczną, bo zamykają stadiony. Ale to jest wszystko to samo. Handlowanie ludźmi, handlowanie ideami. Skandaliczne, prowadzące do kompletnego nihilizmu społecznego zachowania. A czy może pan tutaj dzisiaj, stojąc na Ciechanowskim Deptaku, przyrzec wprost coś, że musi pan to spełnić? Jeżeli pan tego nie spełni, zrzeknie pan się wszelkiego immunitetu i podda pod sąd. Co pan obiecuje w ten sposób? Obiecuję, że nie wejdziemy do żadnej koalicji rządzącej, w której nie będziemy mogli zaproponować ministra edukacji narodowej, który wycofa płatne lekcje religii ze szkół. Po drugie, obiecuję, że złożymy wniosek o legalizację miękkich narkotyków. Tu już nie mogę odpowiadać za wynik głosowania, bo on nie zależy ode mnie. Za wejście do koalicji bez ministra edukacji odpowiadam. Jak wejdziemy do koalicji, nie powołamy własnego ministra edukacji, oddaję immunitet, zrzekam się mandatu. Po drugie, jeśli nie złożę wniosku projektu ustawy legalizującej marihuanę, podaję się do dymisji. Ale najważniejszą rzecz, którą... Dymisji z jakiego stanowiska? No, z posła, do złożenia mandatu posła. Najważniejszą rzecz jednak, którą chciałbym obiecać, która jest ważniejsza niż te, o których powiedziałem, dwie sprawy, to jest kwestia zajęcia się przez państwo tworzeniem miejsc pracy. My wycofamy wojska z Afganistanu, połączymy z USKRUS-em, wstrzymamy finansowanie partii politycznych na tym obecnym poziomie z budżetu, zmienimy system finansowania i zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczymy po raz pierwszy od 20 lat na to, żeby państwo aktywnie inwestowało na przykład w energetyce. I to pan przysięga. Tak, to pan państwu obiecuje, to państwu przysięgam. Ja, Janusz Palikot, tu na rynku, znaczy na Deptaku w Ciechanowie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję.